Witajcie na kanale Daniel w Dublinie. Jak widzicie, jestem w IKEA, znaczy stoję dopiero pod IKEA, jestem w samochodzie. Jest godzina 8 rano, a IKEA otwierają o 10. I słuchajcie, przyjechałem tutaj wcześniej, bo mam dużą, ogromną, bardzo silną potrzebnicę, żeby kupić półki takie, co się w szafach wiesza na drążkach. I przyjechałem tutaj tylko po to, i będę tu siedział te 2 godziny i czekał tylko po to, żeby to kupić, bo jeżeli będzie w Irlandii lockdown po najbliższe 6 tygodni, no to ich tutaj nie kupię, tych półek, a one mi są bardzo potrzebne, bo nie mam gdzie trzymać butów. Ja wiem, straszny reason, ale muszę je po prostu mieć. Ale wiecie, co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że tam już stoją ludzie w kolejce, a jedna osoba nawet biegnie. I mnie to przeraża, bo ja nie będę stał 2 godziny na dworze i czekał w kolejce, bo ja nie jestem zdesperowany. Ja potrzebuję te półki, ale ja nie będę bez tego jak to się mówi? Że no nie będę stać za długo, bo jest zimno. Jestem w krótkich spodenkach. Ale jak na 10, to już będzie tu dużo samochodów i dużo ludzi, to ja tutaj nie będę. Nie no, ja muszę mieć te półki, ale nie będę stać, trudno. Najwyżej będę siedzieć tak długo, ile będzie trzeba stać, ale no po prostu nie będę stać teraz w tej kolejce 2 godziny na mrozie, bo po prostu nie ma sensu. Ludzie oszaleli, ale widocznie mają takie same potrzeby jak ja, że muszą kupić półkę, więc stoimy, czekamy. Straszny akt desperacji, nie żeby jechać po półki, ale muszę je mieć, bo bardzo mi przeszkadzają buty, które wszędzie leżą i one się kurzą, więc muszę kupić półki i je poukładać. Od razu wam pokażę, jak sobie przeorganizuję półkę butową. Z tych takich najcodzienniejszych, co chodzę najczęściej, takie powiedzmy 20-25 par tych takich najczęściej chodzących, bo dużo mam takich, w których nie chodzę, bo za bardzo nie mam gdzie, albo są jakieś za eleganckie, albo takie inne, no to wtedy w tych nie chodzę, one są w pudłach popakowane, ale takie wiecie, do łażenia. Kurde, coraz więcej ludzi, bardzo mi się to nie podoba, no ale mówię, siedzę twardo, nigdzie nie idę. Właściwie miałem nie mitować tego filmu, bo nagrywałem go jeszcze przed świętami. Natomiast umieściłem ten filmik, który teraz widzicie, na moim TikToku Daniel Erin Dublin, ale jest też na TikToku Daniel w Dublinie. I ten właśnie filmik przyniósł mi ponad 70 tysięcy odsłon i po prostu teraz już chyba 80 tysięcy. Więc jeżeli macie ochotę, zapraszam na mojego TikToka. Zobaczcie, ile set ludzi stało w gigantycznej IKEA-owskiej kolejce po byle co. Jak już wreszcie udało mi się dojść do środka, to możecie z łatwością zauważyć, że mniej więcej wiedziałem, gdzie idę i po co idę, bo poszedłem tylko konkretnie w tym jednym kierunku i chciałem wyjść też jak najszybciej. Troszeczkę mnie zaskoczył wybór, bo myślałem, że są tylko białe. Okazało się, że są też ciemne półeczki i są wkłady takie a la szufladki, więc naprawdę więcej niż się spodziewałem. Ceny też były super, więc postanowiłem sobie dobrać możliwie jak najszybciej to, co potrzebuję. Widzicie półki przed nami, więc zdecydowałem się na ciemne półki i białe szufladki. Niestety nie było ciemnych szufladek, tych wkładów takich całych, więc już bez kombinowania wziąłem po prostu najszybciej jak się da, więcej niż potrzebuję, byleby tylko było z głowy. I po prostu postanowiłem szybko stamtąd uciec, zanim ten cały tłum, który stał na zewnątrz, paruje do środka. Bo to by się po prostu działy potem jakieś chyba dantejskie sceny. A póki co na razie jest jeszcze pusto, bo ludzie jeszcze gdzieś tam utknęli w showroomach, a ja po prostu tylko wbiegłem szybko na całą główną halę wybrać to, co mi potrzebne do szczęścia i uciekamy do domu.
Dobra, tyle, zakupy robię zrobione. Jak widzicie, mam półki do buty takie, jakie chciałem. Czekajcie, ja się tylko tutaj przedostanę do samochodu. Sorry. Słuchajcie, no mam co mam. To jest mi potrzebne na daną chwilę i to jest najlepsze, co mogłem kupić i za taką niską cenę. Nie lubię ani jakości, ani wykonania, ani nie lubię IKEA. Nie lubię tu przyjeżdżać, jeżeli nie są to worki. To absolutnie nie cierpię przyjeżdżać do IKEA. W ogóle sami widzicie, miliard ludzi teraz po prostu. Jak wejdziecie na mój Instagram, to zobaczycie filmiki. Kolejka teraz jest po prostu kosmiczna. Całe szczęście, ja już po wymarznięciu totalnym wracam do domu i zabieram się za organizację mojej szafy z butami. Natomiast... o, oby nie prędko do IKEA. Pokazuję wam tą część, gdzie chcę, żeby stanął ten stent na buty, który teraz będę składał. Zaraz się za niego zabieram. Pokażę wam już efekt końcowy, bo jeszcze chcę stawić pranie, a poza tym nie będę robił tylko tego, tylko jeszcze parę rzeczy naraz, więc pokażę wam tylko efekt końcowy. Ciekawe jak wyjdzie, ciekawe czy mi się zmieści. No ale zaraz się zabieram do roboty, bo mam ogromne plany i chciałbym to wszystko pchnąć najszybciej jak się da, więc do dzieła. A tu widzicie efekt przed i po, z butami, bez buta, butów. Jestem bardzo zadowolony z efektu. Dajcie mi znać, czy się wam podoba, czy też używacie tych wkładek z IKEA. No i oczywiście, czy widzieliście mój film na TikToku. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie i dziękuję za dzisiaj.